Witam cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony, dzień dobry, dzień dobry, namaste. Kolejne spotkanie z serii przy herbacie, czyli fascynujące tematy, o których możemy sobie luźno podyskutować. Podyskutować, ponieważ poniżej jest miejsce na komentarze i bardzo interesuje mnie twoje zdanie w tej kwestii. Dzisiaj ciało, które jest świątynią twojej duszy. Czy masz takie odczucie, że Twoje ciało jest świątynią Twojej duszy? Czy wystarczająco o nie dbasz? Czy je kochasz? Czy je szanujesz? Skąd w ogóle taki temat? Temat myślę, że na czasie. Dlaczego? Ponieważ w ostatnich, właściwie, kilku dniach. W waszych listach, w kilku wpisach na Instagramie, ale również w dyskusji z bliską mi osobą, pojawiły się właśnie kwestie smaku i zapachu. I w pierwszym odczuciu kompletnie mój umysł nie był w stanie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Jak można porównać? Zapach albo smak kobiety do małży, ryby albo sushi. Jak można mówić o stopach człowieka, porównując je do sera? Coś tutaj jest nie tak. W pierwszym odczuciu miałam takie wrażenie, że rzeczywiście spadłam z innej planety, bo kompletnie nie miałam pojęcia, o co tutaj biega. Skąd takie porównania? Co one oznaczają? Dlaczego ktoś mówi w ten sposób? No i potem zaczęłam drążyć temat. Jak mnie znasz, to wiesz, że ja wszystko analizuję bardzo dokładnie. No i zaczęłam dopytywać, poszukiwać. I dzisiaj moje zrozumienie: Jak bardzo cofnęliśmy się w rozwoju? Można tak powiedzieć do epoki lodowcowej czy czasów jaskiniowców, że porównuje się smak czy zapach kobiety i mężczyzny do małży albo suszy. Jak bardzo się cofnęliśmy? O co tutaj chodzi? Dlaczego, no zdaje się niedawno bo w średniowieczu porównywano kobietę do róży. Róża, rozkwit. Narządy rodne kobiety porównywano do kwiatu, do róży, do najpiękniejszego kwiatu, który nie tylko jest przecudny, delikatny, ale również ma piękny zapach. Czyli i w dotyku, i w smaku, i w zapachu jest piękny, porównywany do róży. W średniowieczu, gdzie przecież tak trudno było o łazienki. O prysznice, o olejki yy, do kąpieli, jakiekolwiek zapachy czy perfumy. Dla tych normalnych ludzi wydawałoby się, że te zasady higieny powinny być raczej inne. No to jak tu porównanie kobiety do róży dzisiaj? Mamy rok 2023. Praktycznie każdy pod nosem ma prysznic, wannę, olejki, szampony, jakiekolwiek środki do higieny intymnej, i dzisiaj porównuje się kobietę do suszy? Co się stało? Co się tutaj stało? Co się z nami stało? Co się stało z naszą świadomością? Co się stało ze świadomością ludzi? Oznacza to, że w czasach, gdzie właściwie higiena powinna być większa niż w średniowieczu, wygląda na to, że nie jest. Dlaczego? Wyobraź sobie, że czasami ćwiczę sobie języki obce, i ja oglądałam ostatnio filmik na YouTube w obcym języku, żeby sobie ten język poćwiczać. I chodziło o zasady elegancji. I było tam chyba. Siedem punktów eleganckiej kobiety. I jako drugi punkt zostały wymienione świeżo umyte włosy. I moje oczy były jeszcze większe. Co tutaj porównanie kobiety do małży? Tutaj do sushi, tutaj mówi się o stopach jak o serze, i tutaj wśród zasad elegancji na drugim miejscu jest, że kobieta powinna mieć umyte włosy. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest świadomość naszego ciała? Gdzie jest świadomość naszego ciała jako świątyni naszej duszy? Idziemy dalej. Ktoś mi bliski polecił mi film, taki film dla mas. Są już y, dwie części tego filmu. Chodzi o kobietę i mężczyznę, Amerykanów. Na pewno znasz ten film. A jak nie, to napisz w komentarzu, jaki tytuł, jak myślisz. Gdzie w pierwszej części przebywają na jachcie, i tam są jakieś takie zagadkowe morderstwa. No, i jak dobrze pamiętam, to właśnie w tej pierwszej części, tak, w tej pierwszej części ym, było takie sformułowanie. Czyli są takie zagadkowe morderstwa, i potem i ta kobieta, i mężczyzna odkrywają, kto kryje się, kto jest tym seryjną, seryjnym mordercą i dlaczego, jakie ma powody. I tam pojawia się sformułowanie: To są filmy dla mas. Czyli filmy, które opierają się na rzeczywistości, ale również kształtują świadomość i kształtują rzeczywistość większości ludzi. I tam pojawia się takie sformułowanie, że kobieta nosi kapelusz, gdy ma nieumyte włosy. Jeszcze raz zadaję to pytanie: w jakich my jesteśmy czasach? Kolejny problem, który bardzo często pojawia się w mojej pracy, w mojej praktyce. Szczególnie jeżeli chodzi o magię seksualności, magię związków, pojawia się temat, który wydaje się naprawdę bardzo dziwny. Biorąc pod uwagę to, że praktycznie każdy z nas ma łazienkę w zasięgu ręki i są też łazienki w miejscach publicznych, gdzie jest bieżąca woda, a mimo tego wśród wielu wielu par pojawia się problem z intymnością. I jaki to problem się pojawia? A mianowicie taki, że jedna osoba w tej parze yy, odczuwa jakiś impuls, jest przepiękny romantyczny moment. Jest, jest naprawdę cudowna atmosfera i... Yy, Tutaj wydaje się, że buzi, buzi, no i że coś z tego większego wyjdzie, i nagle nic z tego nie wychodzi, ponieważ jeden z partnerów mówi: No nie, ja muszę najpierw iść pod prysznic. No i cała magia momentu prysnęła. Dlaczego? Nie można było pomyśleć o tym wcześniej? Czy ciało jest tutaj świątynią duszy? Czy jednak to ciało no, nie za bardzo jest tą świątynią duszy, jeżeli w ciągu dnia ktoś nieładnie pachnie, ktoś jest zaniedbany, ktoś ma nieumyte włosy, czy ktoś musi najpierw iść pod prysznic, tak jakby nie mógł o tym pomyśleć wcześniej? Temat, wiem, drażliwy. Temat bardzo, bardzo śliski. I wiem, że tym tematem na pewno zrobię sobie wielu wrogów, ale ktoś musi wreszcie o tym powiedzieć. Ktoś musi o tym powiedzieć, że to nie jest normalne, żeby porównywać kobietę do suszy. To nie jest normalne, żeby porównywać kobietę czy mężczyznę do zapachu ryby. I to nie jest normalne, żeby porównywać stopy do sera. To nie jest normalne. Tutaj coś jest nie tak. Nasze ciało jest świątynią naszej duszy. A jak dbamy o świątynię? Jak możemy w pełni się rozwijać, jak możemy rozwijać nasze talenty, nasze zdolności, realizować siebie, kochać życie, żyć po prostu? Jeżeli nasze ciało jest zaniedbane, brudne, śmierdzące, co ktoś kupuje perfumy za tysiąc złotych, a nie jest w stanie w ciągu dnia dwa, trzy razy sprawdzić, czy jeszcze pachnie, czy już śmierdzi? Zamiast iść pod prysznic, albo w jakikolwiek inny sposób skorzystać z higieny, to co wylewamy na siebie butelkę perfum? No, dla mnie jest to tak szokujące, że gdy ten temat do mnie przypłynął, to długo zastanawiałam się, czy go poruszyć, czy lepiej nie, czy lepiej to przemilczeć, czy to może jest um, ze mną coś nie tak. Może to ze mną jest coś nie tak, że uważam siebie za kwiat, jako kobieta, jako kwiat, jako róże. Pachnącą, czystą, zawsze i wszędzie, która nie musi myśleć, O boże, ja muszę pod prysznic, bo mnie ukochany chce pocałować. Może to ze mną po prostu jest coś nie tak. Może to ze mną jest coś nie tak, że zdejmuję moje szpilki i ktoś może moje stopy pocałować. Może to jestem nienormalna. Temat uważam za bardzo, bardzo ważny. Jeszcze z innego względu. Kiedy nasze ciało zaczyna śmierdzieć? Jeżeli źle się odżywiamy, jemy coś, co nam nie służy? Albo gdy mamy nieczyste myśli i nieczyste intencje. Dlatego jakaś kobieta może brzydko pachnieć. Bo ona nie ma nektaru, tylko jad, takiego jadowitego węża. Bo jeżeli się mówi o kimś źle, jeżeli się komuś źle życzy, jeżeli się ma takie nieczyste myśli i nieczyste intencje, to co wewnątrz, to i na zewnątrz. Ten zapach będzie taki odstraszający wtedy. Bo albo oznacza, że ciało jest chore, źle się odżywiamy, źle dbamy o siebie i przez to ciało jest chore i wydaje jakiś przykry zapach, żeby odstraszyć innych, żeby się ta choroba na kogoś nie, nie przeskoczyła, albo poprzez te nieczyste myśli i nieczyste intencje wydzielamy z siebie jakiś jadowity, Śmierdzący zapach, tak jak zazwyczaj śmierdzi trucizna. Czyli jak widzisz, temat bardzo, bardzo symboliczny. Temat, który chciałabym, żeby był taką niesamowitą motywacją i inspiracją dla ciebie. Dlaczego? O to, żeby popatrzeć na twoje ciało jako świątynię twojej duszy żeby popatrzeć na twoje ciało jako u kobiety ten piękny kwiat, który rozkwita, żeby nie było takich wymówek, unikania bliskości, bo ktoś musi iść pod prysznic i prędzej czy później ten związek staje pod znakiem zapytania, bo każdy piękny i romantyczny moment kończy się sformułowaniem: ja muszę iść pod prysznic. I po tym prysznicu? Ta bliskość, to piękne, staje się mechaniczne. Ta magia tego momentu pryska. Niech to będzie dla Ciebie inspiracją i motywacją, żeby mieć czyste myśli, czyste intencje, żeby życzyć innym dobrze. To wtedy wszystko, cokolwiek wydzielasz z Twojego ciała, będzie tak jak Twoje wnętrze, czyste twoje wnętrze, Pachnące twoje wnętrze, tak i na zewnątrz, tak jak nie warto nosić wyciągniętego, zmechaconego, brzydkiego i brudnego swetra, tak powinniśmy zadbać również to, co pod tym swetrem. Od tego zacząć. Bo szacunek do samej siebie, szacunek do samego siebie jest najważniejsza. Spraw więc, żeby każda osoba, która jest blisko ciebie, czuła, że twoje ciało jest świątynią twojej duszy. Czuj się dobrze w twoim ciele. Kochaj twoje ciało, dbaj o nie w każdym momencie. Tym bardziej, jak masz łazienkę w zasięgu ręki. Zadbaj o siebie, o twoje ciało, o twoją energię, o twoją czystość. Wewnętrzną i zewnętrzną, bo w tej czystości Ty dużo szybciej osiągniesz wszystkie Twoje marzenia, Twoje pragnienia i przede wszystkim poczujesz Twoją wartość. Popatrz, taki piękny, piękny diament. Wrzucamy ten diament do jakiejś śmierdzącej cieczy i wyciągamy go z powrotem. Czy On będzie cieszył nasze oko? Porównaj sobie taki diament, wrzucony do jakiejś śmierdzącej cieczy, która pachnie rybami, na przykład, wyciągnięty na zewnątrz, i tutaj drugi diament, który jest czysty, pachnący, świetlisty, krystaliczny, który jest jak ten kwiat pięknej czerwonej róży. Myślę, że to porównanie. To jest taka kropka nad i. A teraz w komentarzu napisz mi, czy spotkałaś się i spotkałeś z takim porównaniem. Sushi, małże, ryby, ser. Czy raczej spotkałaś czy spotkałeś się z porównaniem kwiatu, nektaru, pięknego zapachu, lekkości, takiej magicznej aury. I to dotyczy i kobiet. I mężczyzn. Życzę Ci z głębi mojego serca świadomości, że Twoje ciało jest świątynią Twojej duszy w każdym, w każdym momencie. I życzę Ci przede wszystkim partnera i partnerki o takiej samej świadomości. O takiej samej świadomości, że Jego czy jej ciało jest również świątynią jego czy jej duszy, bo wtedy dwa diamenty świecą pełnią swojego blasku. Trzymaj się i wszystkiego dobrego, Twoja Maria Bukardi.